Cześć, nazywam się Robert Marchel i codziennie od ponad 7 lat prowadzę indywidualne konsultacje na temat relacji damsko-męskich. Dzisiaj poruszę temat kłótni. Mówi się, że spory w związku są całkowicie normalne i w zasadzie to prawda, pod warunkiem, że nie pojawiają się zbyt często. Na tym filmie pokażę Ci, jak znacząco ograniczyć liczbę kłótni i co zrobić, żeby w spokojny sposób się ze sobą dogadać. To będzie garść informacji, która może znacznie podnieść jakość Twojego związku. Zapraszam. Przyczyna kłótni wbrew pozorom nie leży w tym, że druga osoba zrobiła Ci coś na złość, bo tak dzieje się naprawdę rzadko. Kłótnie zazwyczaj wynikają z okazania braku szacunku przez jedną ze stron. I jest to powód, który jest praktycznie niewidoczny, a przynajmniej większość osób nie zdaje sobie z tego sprawy. Zobaczmy przykład. Chłopak chce przełożyć spotkanie ze swoją dziewczyną na inny dzień, bo chce się spotkać ze swoimi przyjaciółmi, którzy akurat w ten dzień zorganizowali spotkanie. To, czy w tej sytuacji powstanie kłótnia, zależy od dwóch rzeczy. Po pierwsze, od tego, w jaki sposób chłopak będzie chciał przełożyć spotkanie. I po drugie, od tego, jaką postawę przyjmie jego dziewczyna. W pierwszym przypadku, im więcej ciepła i szacunku chłopak okaże swojej dziewczynie podczas przekazywania takiej wiadomości, tym mniejsza szansa na to, że dziewczyna będzie urażona. Na przykład dużo lepiej będzie zadzwonić i powiedzieć: kochanie, przepraszam cię strasznie, ale nie będę mógł się z tobą dzisiaj spotkać. Moi znajomi w końcu się zebrali i chcę się z nimi zobaczyć. Sorry, że dopiero teraz daję znać, ale chętnie zobaczę się z tobą jutro albo pojutrze. Wtedy już dostosuje się do Ciebie. Dużo gorzej jest napisać SMS w stylu: cześć, jednak nie mogę się spotkać, odezwę się jutro. W tych dwóch sytuacjach rezultat jest ten sam. Spotkanie jest odwołane, ale kluczowy jest sposób komunikacji. Oczywiście, nawet jeżeli dziewczyna otrzyma SMS-a, którego przytoczyłem wcześniej, to nie powód, żeby natychmiast się obrażać. Ona także musi zrozumieć, że po pierwsze, każdy ma prawo decydować o swoim życiu i jej chłopak może odwołać z nią spotkanie, jeżeli woli robić coś innego. Nawet jeżeli powodem odwołania spotkania byłoby zwykłe zmęczenie, to namawianie go na siłę, żeby jednak się zgodził z nią spotkać, wpłynie negatywnie na atrakcyjność tej dziewczyny. Po drugie, nawet jeżeli sposób, w który chłopak odwołuje spotkanie, jest raczej oschły i odpychający, to nie oznacza też, że ta dziewczyna powinna czuć się z tego powodu źle i wszczynać awanturę. Oczywiście może, a nawet powinna z nim o tym potem porozmawiać, ale po pierwsze, zawsze warto to zrobić spokojnie, a po drugie, zamiast wypominać drugiej osobie, co ona zrobiła, lepiej jest mówić o tym, jak ty sam się czułeś, kiedy coś takiego usłyszałeś. To zupełnie zmienia sposób komunikacji. Porównaj te dwa przykłady. Skoro się ze mną umówiłeś, to powinieneś się wtedy ze mną zobaczyć. Rozumiem to, że chcesz się zobaczyć ze swoimi kolegami, tylko źle się poczułam z tym, w jaki sposób mi o tym powiedziałeś. Poczułam się tak, jakby ci na mnie w ogóle nie zależało. Zatem, jeżeli coś ci przeszkadza w twoim partnerze, to zastanów się przede wszystkim, jak zachowałbyś się na jego miejscu? Czy przypadkiem nie ograniczasz na siłę jego wolności? Nie oskarżaj, nie wytykaj błędów, nie pouczaj. Za każdym razem, kiedy wzbudzisz w nim wrogość, skończy się porozumienie i zacznie regularna kłótnia. Mów o tym, jak ty się czujesz, kiedy twoja dziewczyna lub chłopak robi coś, co ci się nie podoba. To jest najlepszy sposób na porozumienie w związku. Staraj się ponad wszystko zachować spokój. Kiedy zaczniecie na siebie krzyczeć, jakiekolwiek porozumienie natychmiast zniknie. Pozostań spokojny, nawet jeżeli to twój partner pierwszy wybuchnie. Nie wydawaj się wtedy w dyskusję, tylko łagodnie poproś, żeby się uspokoił, to wtedy chętnie z nim porozmawiasz. Staraj się dostrzec także swoje błędy, nawet jeżeli były dużo mniejsze niż przewinienie twojego partnera. Wtedy daj mu przykład. Przyznaj się do nich i przeproś za nie. Jednocześnie opowiedz, jak się czułeś, kiedy twój chłopak czy twoja dziewczyna zachowała się tak niegrzecznie w stosunku do ciebie. Podsumowując, najważniejsze to okazywać swojemu partnerowi jak najwięcej ciepła i szacunku, nawet w spornych sytuacjach, a także być wyrozumiałym, nawet jeżeli on nie okazuje Ci tyle szacunku, ile byś chciał.
Jeśli chcesz dowiedzieć się znacznie więcej na ten temat, to zapraszam do zapoznania się z materiałem, który dla Ciebie przygotowałem. A żeby go zobaczyć, kliknij tutaj i będzie to dawka naprawdę cennej wiedzy. A jeśli podobało Ci się to nagranie i chcesz docenić moją pracę, to kliknij tutaj i subskrybuj ten kanał. Zapraszam także do polubienia mojej strony na Facebooku. A jeśli chcesz sprawdzić jakość swojego związku, to zapraszam do rozwiązania krótkiego i w 100% darmowego testu związku, który znajdziesz na jakzdobywać.pl. Do usłyszenia za tydzień. Robert Markel.